Ta, ale zmianą, która pojawiła się w tym poziomie, jest chociażby właśnie ten hologram Tainiego i ten posąg Tainiego, który tutaj jest. Oraz to, że mamy tutaj zdjęcia z różnymi trasami z CTR-a. W sensie tam wiecie, Engine Labs, Hotel Skyway, Crash Cove, Turbo Track, Roost Tubes. No to, co już zwiedzaliśmy w sumie. I napis tam Tiny u góry. Wow, ale mi ciekawostkę, kurde pomidor. Ty to żeś się postarał. Szczerze sądziłem, że kurde będę miał więcej takich fajnych ciekawostek do powiedzenia, ale chyba się, jeżeli chodzi o ciekawostki, wyczerpałem trochę. No bo nie wiem, co mogę tutaj ciekawego nadmienić, żeby, nie wiem, była to ciekawostka, skoro już o wszystkim niejednokrotnie trąbiłem. Już tym bardziej w Road to CTR Nitro Fueled. Nie powiem, że nie trochę z tym spieprzyłem, no ale trudno się mówi. Przynajmniej co nieco tutaj opowiem taką mini ciekawostkę dla osób, co, nie wiem, słuchają się w tle albo nie oglądają, bo mają już dosyć Nitro Fueled, albo przeoczyli pewne fakty. I tak, znajdą się głosy, które powiedzą, że ale to ciężko jest przeoczyć te zmiany. No, nie do końca się zgodzę. Bo są osoby, które nie zwracają na takie rzeczy uwagi, bo stwierdzą, że to jest pierdoła i mają tutaj rację. Ale ja lubię na takie rzeczy zwracać uwagę, ponieważ ja jestem osobą, która tak jakby skanuje te wszystkie poziomy jak, nie wiem, skaner dosłownie. I mówię to bez żadnej kapy, dosłownie skanuje jak skaner te wszystkie poziomy. Bo why not? Czemu by nie? Jezus Maria, muzyka z Tiny Arena jest po prostu epicka. Epicka, dosłownie epicka. Musiałem to z 4 razy podkreślić, a nawet z 3. $73 Wumpa Coinsy. No dosyć sporo, chociaż już i tak mam mało Wumpa Coinsów, bo trochę kasy musiałem wydać. No i z tradycją tego, że zebraliśmy 4. trofkę w kolejnym świecie, no to tutaj będziemy zaraz mierzyli się z bossem. Więc ciekaw jestem, co będzie miał nam do powiedzenia ten delikwent. No i tutaj mamy Cortexa Star, w sensie skin Cortex Star oraz zwykłą purę. On these tracks. Well, now you'll see why I'm the most feared driver on this circuit. I'll earn the right to this oxide by crushing you into brake dust. Let's race. No i to był Komodo Joe. Zresztą jego imię tutaj nawet jest na tym tutaj, wiecie. Może nie garażu, ale po prostu w tej bramie. No i cóż, on czeka na nas na trasie Dragon Mines, co zresztą możemy zauważyć już tam chociażby te belki zwiastujące nam ten poziom. No i jak sami zresztą widzieliście, jedyne co on w stanie był nam powiedzieć, to to, że zaprasza nas na wyścig, bo on jest święcie przekonany, że nie damy rady po prostu pokonać i dostać się do Oxide'a. Więc myślę, że najwyższy czas zdjąć te przekonania dla Komodo Joe, żeby zderzył się z rzeczywistością, że rzeczywistość jest okrutna i niestety, ale Komodo Joe się nie zmierzy z Nitrusem Oxide'em. A ja zapewnię to i ja doprowadzę do tego, żeby Komodo Joe z płaczem do domu się udał. Więc zapraszam cię na wyścig, panie Komodo Joe. Zobaczymy, co ciekawego masz do zaprezentowania. Oczywiście jego, że tak powiem, power-upem jest to, że wypuszcza TNT i Nitro. Aczkolwiek widzę, że na hardzie troszeczkę ma podobne coś, co miał Reaperu, czyli z większą częstotliwością wypuszcza. Chyba to będzie wymagało mojego restartu, ponieważ wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony. Pamiętajmy, że ja gram na hardzie, a nie na easy czy normal, więc tutaj panuje taka zasada, że no właśnie, to co widzieliście przed chwilą, po prostu lepiej przezorny zawsze ubezpieczony i lepiej starać się nie trafić ani razu przez tego gnoja małego. Więc póki co ze skrótu nie skorzystam, aczkolwiek nie mówię, że nie skorzystam, bo skorzystam w następnym okrążeniu.
Więc nie wykluczam tego, że skorzystam z tego skrótu, ponieważ to mi trochę ułatwi i wybierze mnie na prowadzenie. Tym bardziej, że Komodo Joe widzę, że się jakoś nieszczególnie stara, żeby mnie teraz przegonić. Tak jakby chciał się dać mi pokonać. To jest to dosyć ciekawe. Nie powiem, że nie. Ale tak, w tej sesji planuję zrobić coś takiego, że zabrać wszystkie CTR-y. Możliwe, że nawet zrobimy sobie purpurowe klejnoty, żeby już nie robić tego, jak zacznę robić montaż. Bo w montażu to już przejdę te 4 gem cupy i tyle, poza fioletowym. O, Burger Up, a nie Berbelucha. Jak to było w przypadku Penta Pingwina, że czasami losował mi się Burger Up, a nie Berbelucha. I tak, Berbelucha jest takim moim fanfikiem. Jeśli chodzi o odgłosy Łukałuka, kiedy zdobywamy maskę. No, tak więc tja. To jest takie moje, że tak powiem, zwrócenie uwagi, albo po prostu, no nie wiem, powiedzenie sobie takiego małego żarciku, z którego nie każdy musi się śmiać, bo to jest mój humor i nie musi każdego śmieszyć. I nawet nie zamierzam, żeby śmieszył każdego. No ale Komodo Joe się nie postarał. Nie za bardzo. Zaliczyłem go co prawda za drugim razem, ale myślałem, że mi bardziej skopie zadek. A tutaj rozczarowanie. No niestety. You're not so slow after all. Surprised me you did. Here's a key for the win. Still, I think you're not fast enough to outrace Oxide. We're going to lose our planet, and it'll be all your fault. I tutaj Komodo Joe powiedział, że możemy być przegrani, ponieważ w tym momencie walczymy o losy planety Ziemi. Czyli jak my przegramy, to planeta zostanie sprzątnięta i zamieniona w jeden wielki parking. A my nie możemy do tego dopuścić. Of course. I nawet nie mam zamiaru do tego dopuścić. No, kto by pomyślał, żebym ja dopuścił do tego, żeby Ziemia stała się jednym wielkim, gigantycznym parkingiem. No, no chyba nie ja. Chyba mnie mylicie z kimś innym. A więc wrota nam się otworzyły do kolejnego świata, ale zanim my się udamy do kolejnego świata, nadszedł czas na fioletowy poziom w Glacier Park, czyli Rocky Road. Zupełnie niepasujący poziom. I to dosłownie. Niepasujący poziom. Big Air. The longer you stay in the air. No dobra, to już czytałem, więc widzimy się w wyścigu. Raczej w trasie. A raczej na pokazówce chciałem powiedzieć. I to jest w ogóle, mówię, trasa, która zupełnie nie pasuje do tak jakby otoczenia. No bo na dobrą sprawę, o ile w Insanity Beach i w The Lost Ruins były tematyczne fioletowe poziomy, tak tutaj jest zupełnie nietematycznie. Wydaje mi się, że The North Ball, czyli ta trasa, gdzie jest to iglo i zimowy klimat, wydaje mi się, że to ona tutaj miała być, ale ze względu na trochę taki pokraczny gameplay tej trasy, to stwierdzili, że dodadzą tą trasę jako taki, nie wiem, Crystal Challenge. A dla mnie to jest bez sensu, uważam, że to jest bez sensu. I trochę oryginalni twórcy też z tym spieprzyli. Bo trochę nietematycznie jest to zrobione, no bo tak naprawdę trzy światy mają tematyczne fioletowe poziomy. Nawet w Nitro Karcie był tematyczny poziom, a tutaj nie ma! O co tu chodzi? Bez sensu to jest! No sorry, ale to jest moje zdanie. Ja uważam, że szczerze bardziej by tu The North Ball pasował niż to, co mamy aktualnie. Nie mówiąc, że ten poziom jest zły, ale bądźmy sobie szczerzy. Większość ludzi lubi ten poziom przez to, że jest muzyka w kredytach. W sensie muzyka z tego poziomu jest w kredytach i o Jezu, ten poziom jest fajny i tak dalej. Bo większość osób go właśnie za to lubi. Przynajmniej w moim odczuciu, bo niejednokrotnie spotkałem się z takimi opiniami. O, i dałem dupy. Dałem dupy po całości, że tak powiem. A z dawaniem tyłka to mi się przypomniała śmieszna historia i wam chyba o tym wspomnę. A więc mam przyjaciela, który miał kiedyś papugę. Ta papuga była dokładnie papugą sąsiada, z tego co mi opowiadał. I sytuacja wyglądała tak, że
ten sąsiad gdzieś pojechał na wakacje i on zostawił, że tak powiem, papugę, nie? I jako, że mój kolega często miał coś takiego, że tam jakąś sytuację skomentował na głos, że grał w jakąś grę i coś skomentował na głos, jak to czasami my mamy nawet grając w gry, że pomimo, że przykładowo ty nie nagrywasz czegoś na YouTube'a, to czasami możesz sobie tam co nieco powiedzieć, że na głos coś skomentujesz. No i on coś takiego powiedział, że tam chyba do jakiejś postaci dawaj dupy czy coś takiego. No i sytuacja była taka, że ta papuga była w tym samym pokoju i ona takie, potem przychodzi jakiś listonosz albo ktoś tam przyszedł i było takie dawaj dupy, dawaj dupy. No sobie, jak on mi o tym powiedział, to ja myślałem, że się popłaczę ze śmiechu, serio. Wyobraźcie sobie taką papugę, przychodzicie po ciężkim dniu w robocie, wchodzicie do domu, przekraczacie próg drzwi i nagle papuga do was gada dawaj dupy, dawaj dupy. No jak ja sobie to wyobrażę, to dosłownie to jest takie absurdalne wręcz. Ale dobra, dzięki temu mamy fioletowy CTR, więc możemy się, że tak powiem, teraz zobaczyć przed wjazdem do Citadel City. Albo w ogóle na pokazówce, jak nam zostanie wręczony token. No i mamy fioletowy CTR, wszystko fajnie. Mamy pokazóweczkę z crunchem. Ale ty crunch jesteś badass. Ale niestety tutaj kończymy, że tak powiem, granie tobą. Dokładnie tak, bo zmieniamy postać. Tego się chyba nie spodziewaliście, co nie? Więc zmieniamy sobie postać. Spodziewaliście się, że będę grał, kurde, Cortexem? No kurde, wy się nie spodziewaliście? No to kto się miał spodziewać, jak nie wy? No ale dobra, jesteśmy w Citadel City, czyli w miejscu, gdzie tutaj jest nietoperz do góry nogami, a ja byłem wystraszony, że ktoś tutaj coś sobie zrobił przypadkiem. Swoją drogą bardzo szanuję ogólnie soundtrack Citadel City. I mamy tutaj, że tak powiem, jak to się nazywało? Żywopłot chyba, no? Żywopłot i głowę Cortexa w tym żywopłocie. Nice one! No dobra, to co? Lecimy sobie z Coxem z poziomami. Mamy tutaj dwie trasy dostępne i chyba polecimy na Engine Labs, co nie? Czemu by nie? A, to już było, okej. Okay. I mamy teraz pokazówkę Engine Labs. A, to tutaj wam jeszcze w sumie opowiadałem chyba w Road to CTR Nitro Fueled i chyba na Easy, że mój kuzyn miał problemy generalnie z Dingo Canyon i ten poziom, w sensie Engine Labs, to był jedyny poziom, który mu się na arcade'zie wyświetlał. Chyba o tym wam opowiadałem, no. Więc sprawdźmy, jak tam robotyczny Cortex będzie. Swoją drogą, robotyczny Cortex ma fajny ten skin, nie powiem, że nie. I mamy tutaj skubę Crusha, wiecie, podwodny kostium Crusha. Au, 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 to bolało, kurde. Nie tak miało to wyglądać. Ale myślę, że chyba bezproblemowo nam pójdzie Engine Labs. Myślę, że nie będzie tutaj żadnego powtarzania ani nic. Chociaż prędzej to bym się spodziewał po trasach pokroju Oxide Station, czy też tam, nie wiem, Hot Air Skyway, ale wiecie, pozory mylą. Może się okazać, że na pierwszych dwóch trasach mi pójdzie dobrze, a potem mi pójdzie, kurde, gównianie. Chociaż Blizzard Bluff jest przykładem, że mi bardzo gównianie poszło. Ale nie będę mówił tak o sobie w jakimś negatywnym stopniu, ale przynajmniej prawdę powiedziałem. Nie mówię, że jestem jakiś cienki bolek, ale kurde, jednak czuć, że to jest hard i jednak o pewnych aspektach tutaj się zapomina, że to jest hard. Swoją drogą, tutaj jest easter egg. Nie wiem, czy o nim wspominałem oryginalnie, ale mamy tutaj Mecha Bandicoota chyba, z tego co wiem. No, to są roboty trochę w stylu Mecha Bandicoot i to jest tylko taki easter egg, który lekko nawiązuje do Twinsanity, ale to wcale nie oznacza, że ktoś pracuje nad Twinsanity Remake, a szkoda. I tak wiem, że tu zaraz pojawią się komentarze: nie powinno być to remake Twinsanity, ani basz. Okej, okay, wasze zdanie. Ja uważam, że fajnie by było, gdybyśmy dostali pełnego Twinsanity, a nie to, co mamy aktualnie. Znaczy, nie mówię, że finalny produkt jest jakiś zły, żeby nie było, ale tak szczerze, wszyscy wytykają Twinsanity za to, że jest pobagowane, a
zapominają o tym, że The Wrath of Cortex też jest pobugowane. Serio. Gra, która została wydana chyba w 8 albo 9 miesięcy. I tak będę do tego się dopieprzał, będę ciągle, że tak powiem, publicznie gnoił The Wrath of Cortex. Bo serio. Ludzie publicznie gnoją Twinsanity. Mówią, że to niby jest jedna z dobrych gier Crasha. Inni mówią, że to jest najlepsza, w tym ja. A inni mówią, że to jest dobra gra Crasha, ale glitche plus przyspieszenie wydania gry zabiło tę grę. Dlaczego kurde nikt nie mówi o The Wrath of Cortex? Co, The Wrath of Cortex też zabiło przyspieszony czas wytworzenia gry i nie do końca dobre decyzje? Jestem nawet w stanie uwierzyć. Jestem w stanie nawet, kurde, nie wiem, dać 100 tysięcy złotych, że The Wrath of Cortex był w pośpiechu robiony i to między innymi uświadcza chociażby poziom, gdzie Crash chodzi po tych siatkach całych, w tych poziomach, gdzie tam się wspina po siatkach. Jak pamiętacie, w oryginalnym Crashu, w sensie w oryginalnej serii, w tej pierwszej serii Crasha, od Crasha 1 do Crasha Warped, było coś takiego, że Crash w Crashu 2 i 3 chodził szybko. A tutaj nie wiem, czy twórcy chcieli pokazać, nie wiem, jakiś realizm w Crashu, że ej, wiecie co, Crash jak takie, jak taki, oj, przepraszam najmocniej, jak taki człowiek powolutku będzie sobie chodził po siatkach, czy po prostu ten pośpiech spowodował to, że nie zdążyli spaczować tego, że Crash szybko chodzi. Ale tak czy siak, no, pośpiech tutaj też się pojawił w The Wrath of Cortex, a ludzie o tym zapominają i ciągle najeżdżają na Twinsanity, że o Jezu, Twinsanity, jaka to jest gra, która została w pośpiechu wydana. A The Wrath of Cortex to co, przepraszam bardzo? Pominiamy fakt The Wrath of Cortex? Naprawdę? Swoją drogą, jest jeszcze jedna rzecz, która przynajmniej ten... przynajmniej jest aktualna i ja przynajmniej to uważam, że to jest mój taki powód. Inni nie muszą się zgadzać, mogą powiedzieć, że to jest dziecinny powód. Ale hej, czemu nie? Mam prawo to powiedzieć, więc nie powinienem się co prawda przywalać do tytułów, tak jak to było w materiale o topce, tak jak zresztą to Azdek nawet mi powiedział, za co mu bardzo dziękuję, bo to naprawdę była bardzo władna wypowiedź, nie powiem, że nie. Aczkolwiek w tym wypadku muszę jedną rzecz nadmienić. Okej, mamy tytuł The Wrath of Cortex, co na polski oznacza Gniew Cortexa, tak? Tak. Przepraszam bardzo. Czy to nie jest trochę hipokryzja w tym tytule? No bo na dobrą sprawę, nawet z Cortexem nie walczymy. Jaki Cortex gniew nam przedstawił? To, że on, nie wiem, przywołał maski elementale, które tak czy siak pojawiają się tylko w The Wrath of Cortex i inne gry nawet o nich nie wspominają, co jest w ogóle śmieszne. To po co mają się pojawiać w jednej grze, skoro i tak nie są wspomniane? Przywołuje maski, które tam są żywiołakami, które są odpowiedzialne za tam, nie wiem, wodę, ogień, ziemię i wiatr. Okej, spoko. Ale jaki to jest gniew Cortexa, skoro i tak walczymy praktycznie w tę grę z Crunchem? Okej, ja przyznam rację. Twinsanity nie jest świętą grą, bo też uważam, że aspekt z nietykalnością w tej grze jest, leży i kwiczy. Bo jednak nietykalność to nietykalność, powinna działać pomimo tego, że mamy trzy maski, a nie, że wchodząc w nitro giniemy. Ale szczerze, Twinsanity przynajmniej swoim tytułem gry nie jest jakimś, nie wiem, oszustwem. Przynajmniej nie okłamuje tak jakby fanów w pewnym stopniu. A The Wrath of Cortex właśnie nie tyle co pluje w fanów, co jeszcze okłamuje na sam początek. No bo na dobrą sprawę, w jakiś sposób Cortex pokazał swój gniew, skoro nawet z nim nie walczymy. Już prędzej bym, że tak powiem, uwierzył w to, że nie wiem, że Crunch, że wiecie, że tam The Wrath of Crunch czy coś. Już prędzej bym w to uwierzył, ale serio, The Wrath of Cortex. Trochę taka hipokryzja jak dla mnie jest ze strony twórców, ale okej. Może być tak, że jest to naciągnięte, ale ja uważam, że nie do końca to jest naciągnięte. Tym bardziej, że sami nawet twórcy podkreślali, jaki to ten Crash nie będzie fajny i tak dalej, i co? Miało tyle fajnych rzeczy się w tej grze pojawić, a w ostateczności dostaliśmy nieskończony nawet produkt. I tak, znowu pewnie pojawią się komentarze pokroju, ale pomidor, historia The Wrath... W dupie mam historię The Wrath of Cortex, okej? Mam to naprawdę głęboko w poważaniu. Ja oceniam finalny produkt, który dostaliśmy. A dostaliśmy niestety coś, co nie jest skończone i
Najlepsze jest to, że fani pomimo tych kontrargumentów dalej pieprzą, że o Jezu, jaki to Twinsanity nie jest taki w ogóle pogliczowany, a The Wrath of Cortex to w ogóle idealna gra. To jest gra, kurde, bez żadnych błędów, ani bez w ogóle niczego. Co z tego, że w The Wrath of Cortex jest duża część błędów i dużo niedociągnięć i dużo w ogóle zwalonych mechanik. I w jakim stopniu twórcy chcieli pokazać, że The Wrath of Cortex jest jakiś, kurde, nie wiem, oryginalny, że ta gra próbuje być oryginalnym Crashem? Skoro i tak power-upy i wszystko powraca z poprzedniej części. Czy to nie jest zaprzeczenie samemu sobie w tym momencie? No sorry bardzo. To trochę wygląda tak, jakby The Wrath of Cortex próbował robić z siebie jakąś oryginalną... Szczerze? Nawet zaryzykuję powiedzieć, że The Wrath of Cortex to jest tak naprawdę Crash 3, tylko że na modach. W sensie, to jest Crash 3, tylko że zrobiony pod PS2 z grafiką taką, która powinna być pod PS2 i szczerze powiedziawszy ze zmienionymi poziomami. To jest tak jakbyście, nie wiem, w przypadku, jak się mówiło dużo o Sonic Mania, że Sonic Mania to jest ROM-hack, no to w tym wypadku bym mógł nawet zaryzykować, że taki The Wrath of Cortex to jest ROM-hack Crasha 3, tylko że ze zmienionymi poziomami i z postaciami. To tyle. I tak jeszcze napomknę jedną rzecz, że nie uważam, że gdybyśmy wywalili tutaj połowę czarnych charakterów, jak nie wiem, Tiny, Entropy, Dingo Dial i te wszystkie postacie, które się pojawiają w poziomach, to The Wrath of Cortex by nie ucierpiał, bo bądźmy sobie szczerzy, te postacie mają gówno do roboty w The Wrath of Cortex. Co ma takiego Tiny do roboty? Pomyślmy. Tiny tylko co jedynie zaatakował hologram Crasha, w sensie tam łapą i tyle. To jest jedyne, co on zrobił i działał jako przeszkadzajka w niektórych poziomach. To samo Entropy i o ironio, to samo Dingo Dial. To w takim razie po co oni są? No żeby byli se w cutscence, skoro mają gówno do roboty. No Entropy to naprawdę się wysilił w tej gierce. Jedna linia powiedziana, okej, okay, engine to samo. I tak! To są między innymi też moje powody, które pewnie będę poruszał w The Wrath of Cortex, ale poruszyłem tutaj, żeby też podkreślić dla niektórych osób, żeby nie było, że ja jestem taki oj Jezu, brzydki Michał, że on wszystko hejtuje w ogóle co ten. No ale, no serio. Tak wszyscy wychwalają The Wrath of Cortex, mówią, że jaka to nie jest idealna gra, a pomijają takie, moim zdaniem, ważne szczegóły, które troszeczkę powodują, że ta gra trochę pluje w fanów Crasha. I tak, możemy powiedzieć, ale Of The Titans i Mutanty też plują. Tylko że, szczerze powiedziawszy, Mutanty i Tytany to jest zupełnie inne uniwersum, a The Wrath of Cortex to troszeczkę było jeszcze uniwersum Crasha, które miało za zadanie być tą kontynuacją, bo przecież niektórzy uważają The Wrath of Cortex za prawdziwą czwartą część, co jest w ogóle głupie, bo nie było nigdzie potwierdzone, że The Wrath of Cortex jest czwartą częścią. To, że w Japonii to potwierdzili, że tam, o Jezu, Crash Bandicoot 4, serio. Wierzmy sobie dalej w to, co Japończycy odwalają. Japończycy nawet, kurde, jestem w stanie sobie, nie wiem, rękę uciąć, że Japończycy po prostu se od tak pierdzielnęli, w sensie w Japonii, Crasha Bandicoot 4 jako The Wrath of Cortex, czy Crasha Bandicoot 5 jako Twinsanity, gdzie nawet nie ma potwierdzenia, że The Wrath of Cortex jest prawdziwą czwórką, a Twinsanity prawdziwą piątką, więc serio. Ale dobra, rozgadałem się tutaj, kurde, o The Wrath of Cortex znowu, ale co ja na to poradzę? To jest temat, który ostatnio niektórych też i dręczy przez moją, że tak powiem, kontrowersyjną opinię. No ale co ja na to poradzę? Ja wyrażam swoje zdanie i tyle. Nie każdy musi się ze mną zgadzać. Przynajmniej mam jaja to powiedzieć, a nie to, co po niektórzy, że ojejku, nie będę wam tego mówił, bo wiecie, no nie wypada, no. Ja będę się z wami zgadzał, będę wam na wszystko przytakiwał. Ale mówiąc teraz o poziomie, szczerze powiedziawszy, podoba mi się to, jak już pewnie niejednokrotnie podkreśliłem, że są posągi Cortexa, że są tutaj jakby asystenci Cortexa w tych klatkach. Generalnie poziom bardzo ładnie się prezentuje. No i to jest kolejny poziom, który będę zachwalał bardzo, bo szczerze powiedziawszy, każdy z tych poziomów bardzo ładnie wygląda. I nawet nie zwróciłem uwagi, że ja powinienem wyedytować w ogóle to, że trzeci raz powtarzam poziom, ale hej, rozgadałem się i przynajmniej wygrałem wyścig. A Robocortex jest cool.
To mogę przyznać.